ruiny. I tak stał w zasadzie aż do 20 stulecia, kiedy w okresie międzywojennym, a później w 1964 roku już powstaje tutaj muzeum. Także to, co dzisiaj widzicie, to jest rekonstrukcja. Procentowo 40% murów autentycznych, 60% to jest rekonstrukcja dobudowana. Gołym okiem oddzielała go płota, która wcześniej była wypełniona wodą. To tutaj jest. Co? Gdzie to jest? Teraz może na tę gablotę, na plan drog. My jesteśmy z Wami dokładnie tutaj, na tej wysepce i widzicie Państwo, dookoła jest masa wysep, dokładnie 13 wiek panowania, jedyny ochrzczony król Litwy, który po przyjęciu korony znowu przechodzi na pogaństwo. Dalej idzie książę Gedymin, jemu zawdzięczamy nasze Wilno, a Wy zawdzięczacie ród Jagiellonów. Otóż właśnie tutaj książę Witold i król Władysław Jagiełło omawiają przyszły plan Litwy pod Grunwaldem. Więc nie bez powodu wisi ta reprodukcja, na której czerwono i sięgało aż po Morze Czarne. Jak nazywał się wcześniej ten kraj? Wielkie Księstwo Litewskie. Litwi? Kochani, jesteśmy z Wami w pomieszczeniu, które prawdopodobnie wcześniej znajdowało się, w tym znajdował się skarbiec. Przed nami jest właśnie fragment autentycznej 15-wiecznej posadzki, jaka była na zamku. Na tej kondygnacji i w komnatach książęcych podłoga była przykryta kaflami. Być może Państwo kiedyś słyszeliście, że pierwsze kafle ceramiczne, takie z gliny, były wynalezione właśnie na Litwie. Taki kafel był mniej więcej takiej grubości i w środku było powietrze. Nie, jeśli nie tak głęboko już po styczniu, a nawet czasami w lutym, bo wystarczało tego ciepła, które było nagromadzone w sezonie letnim. Mury były grube, więc było czemu trzymać, bo najgrubszy mur na tym zamku to jest 2 m 10 cm. Thank you.
też Tatarzy. I osiedla ich tutaj, na tych ziemiach, już jako ludzi wolnych. Dużo to trzymało. Ja myślę, że bardzo dużo, biorąc pod uwagę ten następ wiek i asymilację. Zgadnijcie. Nie ziemnie. Nie ziemnie, ale nie ziemnie jakieś. Ale to w sposób karaliwski. My nie będziemy tak chodzić przy każdej gablocy, bo my nie mamy na to. Podobny, kurde, przystojnie matki. Tutaj zobaczcie, kochani, jest właśnie inscenizacja pokazana w sądzie wiecznym, bardzo różniło się od dzisiejszego. W naradzie zazwyczaj występowało 3 osoby i było bardzo rygorystyczne podejście do ich pracy. Jeśli jakikolwiek sędzia trzykrotnie coś, co dzisiejsze sądy zupełnie nie biorą pod uwagę. Jak myślicie, co to jest? Zazwyczaj no, dzisiaj nie. Ale wie pan co, pan wyjątkiem nie jest. Każda grupa wykrzykuje cudzołóstwo straty. No a teraz jeszcze spójrzcie na tego przemiłego pana, to jest tak zwana ilumina. Łowić skarkę i studa. Leży on na głębokości 47 metrów. Może się śmiało i oskarża ludzi. Gwarantuję wam to duszy powrót gminy. Kochani, spójrzcie jeszcze przy wyjściu na ruiny zamku. Z jakich mniej więcej ruin był odrestaurowany zamku. Czyli widzicie, to... Szybciej się zejdzie. A tam dookoła jak się wszędzie idą. Tak, super. Karaimska. Mówiąc o religii Karaimów, są oni wyznawcami judaizmu. Opierają się wyłącznie na Starym Testamencie i nie uznają Talmudu.